Mieliśmy zamiar mówić o mowie nienawiści pierwotnie, ale pan Jacek Szymanderski nas natknął do tego, żeby szerzej i troszeczkę poważniej ten temat ugryźć i zatytułować wydarzenie polityką nienawiści z racji na skalę tego, co się odbywa wokół nas w naszym kraju w ostatnich latach i również z uwagi na pewien instytucjonalny charakter, który z tą nienawiścią w przestrzeni publicznej się wiąże. Nie mamy chyba wątpliwości, że jest to proces bardzo cynicznie i świadomie prowadzony, oparty na też pewnych sprawdzonych wzorcach historycznych, aczkolwiek nowe technologie stwarzają zupełnie nowe możliwości oddziaływania. Chciałbym przypomnieć kilka przykładów takiego hejtu, mówiąc językiem młodzieżowym, który dotykał wielu z nas, wielu z państwa, aktywistów ulicznych i nie tylko, obcokrajowców, którzy też w naszym kraju żyją, przedstawicieli społeczności ukraińskiej, żydowskiej. Mieliśmy różne sytuacje wśród nich. To jest oczywiście niepełny katalog tego pocztu hejtu polskiego, ale chciałbym przypomnieć, kolejność jest przypadkowa. Mieliśmy wieszanie na szubienicach, symboliczne wieszanie na szubienicach sześciorga europosłów, pięciu europosłanek i Michała Boniego w związku z ich głosowaniem w Parlamencie Europejskim za rezolucją w sprawie praworządności w Polsce. Mieliśmy Marsz Niepodległości, mamy te marsze każdego roku. Mieliśmy szczególnie drastyczną sytuację w roku 17, kiedy zaatakowano przy niemalże całkowitej bierności policji 14 dzielnych aktywistek organizacji kobiecych, aktywistek obywateli RP, które protestowały wtedy przeciwko postępującej faszyzacji przestrzeni publicznej w Polsce. Mieliśmy przypadek już troszeczkę zapomniany, ale chwilowo bardzo głośny, nagonkę na Michała Modlingera. To było lato ubiegłego roku, to był sierpień 2018. Wtedy chodziło, przypomnijmy, o kolejne protesty w obronie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej. Michał Modlinger pod Pałacem Prezydenckim został okrzyknięty ukraińskim prowokatorem przez kilka dni, ponieważ nie było wiadomo, o kogo chodzi. Jego wizerunek był rozpowszechniany w przestrzeni publicznej. Jego nazwisko jeszcze nie było od razu podane, nie był zidentyfikowany przez telewizję polską i prawicowe media. Został określony jako ukraiński prowokator wynajęty przez opozycję. Mieliśmy liczne wypowiedzi pani poseł Krystyny Pawłowicz, którą wszyscy doskonale kojarzymy, chyba głównie z tego powodu, z których pamiętamy chociażby jedną związaną z naszym przyjacielem Bogusławem Stanisławskim i z konstytucją, którą Bogusław wtedy prezentował w czasie ostatniego Marszu Niepodległości na skwerze przy ulicy Smolnej. I tą konstytucję, nie chcę cytować wszystkiego, co powiedziała pani poseł, ale konstytucja zawieszona na szyi czy trzymana w rękach przez Bogusława została określona jako szmata. Mieliśmy wreszcie przypadek znowuż bardzo drastyczny, bo dehumanizujący i przywodzący na myśl najgorsze wzorce, serię tak zwanych plastusiów, animacji pani Barbary Pieli w Telewizji Polskiej. Te animacje, chciałbym przypomnieć, zawierały akcenty antysemickie, dehumanizowały między innymi Hannę Gronkiewicz-Waltz, Jurka Owsiaka, Magdę Rudą-Klim, jedną z naszych dzisiejszych panelistek, Pawła Kasprzaka, chyba już wspomniałem, Mateusza Kijowskiego, Władysława Frasyniuka. Mieliśmy wreszcie do czynienia z incydentem związanym z osobą pani Magdaleny Ogórek i tym, co nastąpiło potem, czyli ujawnieniem wrażliwych danych, nie tylko personalnych, ale nawet miejsc zatrudnienia osób, które wtedy protestowały przeciwko mowie nienawiści pod budynkiem Telewizji Polskiej i te dane właśnie w Telewizji Polskiej zostały upublicznione, co też doprowadziło do wielu nieprzyjemności, mówiąc najdelikatniej, które te osoby dotknęły. Wśród nich była między innymi Elżbieta Podleśna, którą wszyscy mocno kojarzymy w związku z wydarzeniami tęczowymi, powiedzmy, wydarzeniami ostatnich dni. Mieliśmy ostatni przykład, nie ostatni, przedostatni, sprawę Franka Jagielskiego, tak zwanego ochroniarza kodu
Franek Jagielski kiedyś też został sportretowany pod Sejmem w bardzo negatywnym świetle. Zrobiono z niego niemalże regularnego mafioza, został zatrzymany. Posłużono się wtedy prawem prasowym jako takim wytrychem, który pozwolił na zatrzymanie Franka, na przywiezienie go z Łodzi, gdzie mieszkał, do Warszawy, na zarekwirowanie jego telefonów i sprzętu komputerowego. Nie wiem, jaki jest teraz status tej sprawy, ale również w naszym środowisku ulicznych aktywistów ona budziła i nie tylko, myślę, jak najbardziej uzasadnione oburzenie. I wreszcie przypadek bodaj najbardziej drastyczny, cała seria kampanii wymierzonych w prezydenta świętej pamięci, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Znamy tą sprawę, a w ostatnich dniach jeszcze chciałbym przypomnieć też szczególnie drastyczny w swojej formie, może nie w konsekwencjach, ale jeżeli chodzi o formę wypowiedzi, Paweł Kukiz w bardzo niewybrednych słowach odniósł się, może nie tyle się odniósł, co zwrócił się do Roberta Biedronia na swoim profilu na Facebooku, to chyba wczoraj nastąpiło, z tego, co dobrze pamiętam. I oczywiście wyliczać ataki medialne i fizyczne, które pośrednio, ale wydają się być ich następstwami, moglibyśmy długo. Wczoraj gazem została zaatakowana kolejna aktywistka uliczna i feministyczna, Ania Prus. Mieliśmy też sytuację szerzej nienagłośnioną, ale dwójka moich kolegów, Ukraińców, którzy byli w barze prasowym na Marszałkowskiej, to jest niedaleko naszego biura, my tam często chodzimy, zostało z wymyślanych i doszło do agresji werbalnej pod ich adresem ze strony starszego pana, któremu się nie podobało to, że rozmawiają w języku ukraińskim. Także tak naprawdę każdy kolejny dzień przynosi falę, przynosi morze hejtu. Wiemy oczywiście, jak były prezentowane protesty w obronie sądownictwa, wiemy, jak były portretowane organizacje i ruchy społeczne, które występowały w ich obronie, lekarze, rezydenci swego czasu, ostatnio nauczyciele. Wiemy, że władza potrzebuje wroga, propaganda posługuje się dezinformacją i manipulacją, zniekształca rzeczywistość w pogoni za tak zwanym czarnym ludem, wokół którego można się mobilizować i konsolidować poparcie dla tej władzy. Nienawiść zatruwa życie publiczne, nienawiść prowadzi nawet do śmierci, nienawiść zabija, możemy powiedzieć. Dzisiaj chcielibyśmy postawić w naszych panelach pytanie, co może trochę retoryczne, może oczywiste, może jednak nie, co jest jej źródłem, co jest jej paliwem, dokąd nas to zaprowadzi i przede wszystkim jak możemy się temu przeciwstawić. Kajetan Wróblewski, też jeden z naszych ulicznych przyjaciół aktywistów, zwrócił mi ostatnio uwagę, że żyjemy w czasach paradoksów. Jednym z nich jest fakt, że w dobie nowych technologii, wielorakich kanałów komunikacyjnych, wśród nich mamy media społecznościowe oczywiście, mamy internet, i to te media i technologie niekoniecznie służą szerzeniu otwartości i tolerancji, są coraz bardziej skuteczne, można odnieść wrażenie, w szerzeniu, rozprzestrzenianiu tak zwanej, mówiąc dosadnie, ciemnoty, służą też pielęgnowaniu uprzedzeń i agresji w różnych kręgach towarzyskich i też poprzez swoją anonimowość stwarzają bardzo duże pole do tego rodzaju nadużyć, nawet z prawnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o formułowanie wypowiedzi, które mogą być postrzegane jako groźby karalne. Nie jesteśmy, żeby to nie było takie jednostronne, zapewne wszyscy bez winy. Beata Geppert mnie zainspirowała, ponieważ napisała chyba wczoraj taki komentarz na temat pogardy i pogarda. Jeżeli mówimy o nienawiści, to i o tym pewnie będziesz mówić. A to bardzo cię przepraszam, ale też mnie zainspirowałaś i no, ty masz dużo do powiedzenia, a ja chciałem tylko powiedzieć, że pogarda towarzyszy nienawiści, że ta pogarda, żebyśmy się zastanowili, jeżeli chodzi o taką autorefleksję, czy też zbyt często nie towarzyszy nam już w takim umownym podziale polityczno-społeczno-politycznym, gdybyśmy tą Polskę podzielili na pół, to czy to też nie są jednak jakieś emocje, które nam towarzyszą
i przekładają się na pewne postawy i zachowania. No, oczywiście nie możemy mówić o jakiejś symetrii win, nie mamy też takich przede wszystkim, wydaje mi się, możliwości sprawczych, bo mówimy o polityce i tutaj takim obiektem, który dzisiaj wywołujemy do tablicy, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze rozumiem wizję moderatorów, którzy to pociągną, jest państwo polskie, jest rząd polski, są jego struktury zinstytucjonalizowane i towarzyszące, tak jak media prorządowe. I to oni mają nieporównywalne zupełnie możliwości oddziaływania i szerzenia tej nienawiści. Ta nienawiść to nie jest tylko agresja werbalna, to nie jest tylko hate speech, ale to są też działania podejmowane na jej bazie, bo to jest tylko wstęp do tego, żeby na drodze prawnej tak naprawdę iść w kierunku represji, nawet drobnych represji administracyjnych, ale jednak. Wiemy, że ośrodkiem kierowniczym jest centrala partii, wiemy, że przekazy dnia podchwytywane są no właśnie nie tylko przez prawicowych polityków, ale również przez usłużne media. I wiemy, że organy ścigania też w tym wszystkim odgrywają niebagatelną rolę i w niektórych z tych przypadków, o których mówiliśmy, one dlatego miały swoje daleko idące konsekwencje, bo właśnie Franka Jagielskiego musiał ktoś oskarżyć i zatrzymać. I oczywiście tego rodzaju fakty prawne tworzą fakty medialne, więc to jest w pewnym sensie krąg zamknięty i ta machina z tego korzysta, mówiąc o tym, że ktoś jest o coś podejrzewany, wszczynając śledztwo nawet nie przeciwko komuś, ale w sprawie, mówiąc o tym, że czymś się zajmuje albo kimś najczęściej, tak jak nami czasami ABW czy CBA czy prokuratura, już kreujemy pewien wymiar podejrzeń, pewną atmosferę nieufności i z tym wszystkim musimy się liczyć, musimy te konsekwencje ponosić, chociaż organy często bardzo niekoniecznie gorliwie prowadzą czynności, niekoniecznie szybko dochodzą w tych postępowaniach do konkluzji. Ja na przykład do chwili obecnej nie jestem oskarżony, co też budzi często, o nic oskarżony, co często budzi różne emocje na takiej jeszcze bardziej skrajnej prawicy niż ta prawica pisowska, gdzie rządowi się wytyka to, że jeszcze ja, czy moja małżonka, czy nasi koledzy chodzimy po ulicach i śmiejemy się prawdziwym Polakom w twarz. Jak sobie z tym radzić, już konkludując, bo za długo zapewne mówię? Możemy ignorować, możemy reagować na różne sposoby. Jak nie reagujemy, no to powstaje pytanie, czy milczenie nie oznacza zgody. Możemy prostować, a z kolei często się spotykam z tym, że winny się tłumaczy z tego rodzaju odpowiedzią. Możemy protestować, ale w ten sposób ktoś powie, robimy reklamę tylko naszym kochanym hejterom i pokazujemy, że nas to boli. Możemy składać zawiadomienia, możemy pozywać, ale to wszystko jest kosztowne i czasochłonne i odrywa nas od innych zajęć. Możemy organizować wydarzenia takie jak, już nie ma kontrmiesięczni smoleńskich, ale one były takim wydarzeniem, które służyły między innymi temu, żeby ta nienawiść mogła się odbić w lustrze i żeby pokazać pewną różnicę, pokazać też osobom postronnym, jak to wszystko wygląda właśnie w pewnej jednak konfrontacji. Czy w ogóle możemy być skuteczni, czy możemy na siebie wzajemnie liczyć, czy jesteśmy z góry skazani na porażkę? To są pytania na dzisiaj.